Witamy serdecznie Państwa. Jesteśmy w Poroninie pod Muzeum Lenina byłym, a domem Guta Pawła Mostowego, który tu gazdował, który tu prowadził pensjonat, miał własny wyszynk w rybiarnie i do którego to przyjeżdżali znani poeci Tetmajer, Kasprowicz. I tutaj nie tylko mówili i wypili piwo, ale również mówili o sprawach Polski. Guty Mostowi to szeroka rodzina. Wywodzą się z Bańskiej, bo tam dziadek i babka mieli 11 dzieci i moja matka z tych rodzin pochodzi. A moja mama miała 10 dzieci. To były wielodzietne rodziny, jak w wielu innych góralskich rodzinach. I to były rodziny, które budowały takie domy. Jak widzicie Państwo, dziadek i jego 7 synów wybudowali 7 takich budynków w stylu witkiewiczowskim. Te budynki budowali wspólnie dla synów, dla potomnych. Nawet córka, która wyszła za mąż pod Kraków do Brzeźnicy, tutaj miała złożony dom i wywieziony, co by te krzywdy nie było, dziewce, czyli córce. Ta tradycja rodzinna tutaj do tego stopnia nas zmobilizowała, że już 18 raz rodzina Gutów Mostowych spotyka się tu i chętnie przekazują sobie dobre wieści, złe wieści i chętnie dyskutują o Polsce również, o tym, o Poroninie, o Bańskiej, o Dunajcu i o tym dyskutują, co też tam nasza rodzina w Australii, co też tam nasza rodzina w Ameryce, co też tam nasza rodzina w Gliczarowie. Ta rodzina schodzi się na hasło hej Mostowi, Mostowi. Tutaj każdy przynosi coś pod pachą, dzieci ubierają po góralsku, sami się obierają po góralsku, rusają skrzynie, łoczepują bety z moli i pierse na procesję w Boże Ciało, a potem tu na wańkówkę do wspólnego stołu kładą syćkie wiktuały i razem siadają. Wiecie, zawsze mają jakiś program tu o Ojcu Świętym, tu o tych Polakach, co poginęli za Polskę, to zaś młodzi coś pokazują, że naród góralski i tradycja góralska i w rodzinie Gutów Mostowych nigdy nie zaginie. To też wiecie, pytamy pięknie, przyjeżdżajcie na Podhale w Boże Ciało, przyłączcie się do nas, a jak się wtocuje Mostowy mniej, no po Mietle, a i po Kądzieli, to przyjedźcie tu do nas, a my was ugościmy, a i przenocujemy, bo mamy ka. Też prowadzimy pensjonaty, jako nas pradziad prowadził pensjonat. I wiecie, te pensjonaty, jakbyście chcieli wiedzieć, są na wysokim poziomie. Tu nie ma dziadowania. Tu musi być klasa, musi być jedzenie najwyższej jakości, musi być opierunek, a i musi być klimat. Bo tu gość przyjeżdża nie ino na łyskę i miskę. Przyjeżdża, żeby ten folklor góralski, żeby tą duszę góralską poznać, żeby ci ludzie dali energii tym ludziom z Polski i żeby się nacieszyli naszą przyrodą. Pięknie, dziękuję, zapraszamy. Polskim wierchom zawdzięczam wiele dobrych chwil w moim życiu, w kształtowaniu mojego stosunku do przyrody, do ludzi, do Boga. Pilnujcie tej ziemi, tej przyrody. Jan Paweł II.